Problemy z mówieniem, zaburzenia widzenia czy niedowład kończyn to tylko niektóre objawy udaru mózgu. Udar atakuje nagle. W Polsce dotyka około 70 tysięcy osób rocznie, niezależnie od wieku i płci. Opieka medyczna i późniejsza rehabilitacja to jedyny sposób na powrót do normalnego życia. Początki bywają trudne, lecz z czasem widać efekty. Na początku był tak no, słabo widoczny, a teraz naprawdę można powiedzieć, że z każdym dniem jest więcej sprawności we wszystkim. Chodzimy już po schodach od wczoraj. W trakcie pobytu w szpitalu również rodzina jest edukowana, jak zająć się osobą po udarze. Jeżeli chodzi o tą niedowładną stronę, to zawsze należy ją mobilizować. Ona nie powinna być pomijana. Tak? Czasem pacjent ma taki objaw neurologiczny, tak zwanego pomijania stronnego. On nie ma świadomości tego niedowładu, więc trzeba tę stronę mobilizować, odpowiednio układać, żeby ona po pierwsze nie pojawiła się patologiczna taka spastyka, wzmożone niewłaściwe napięcie w mięśniach, żeby nie pojawiły się odleżyny, żeby nie pojawił się obrzęk. Praktyczna wiedza dotycząca opieki, pozycje ułożeniowe czy podejście psychologiczne i społeczne to informacje, które można znaleźć w nowym bezpłatnym poradniku Uda ratować życie. Są tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które rodziny najczęściej zadają lekarzom. Najczęściej zadawane pytania to, czy mogę dotykać pacjenta, ponieważ przy dużych niedowładach istnieje zagrożenie, że możemy pacjentowi zrobić krzywdę, jeśli zrobimy to nieumiejętnie. I w poradniku mamy też taki temat, który dotyczy prawidłowego pozycjonowania pacjentów, przemieszczania ich w łóżku, ale także pionizacji. Tutaj trzeba zachować kilka zasad, żeby po prostu nie zaszkodzić pacjentowi. Poradnik jest dedykowany pacjentom i ich rodzinom, lecz każdy może z niego skorzystać. Można go dostać w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, a z początkiem przyszłego tygodnia będzie dostępny w internecie na stronie uck.katowice.pl.